Marcin jest serio nie kiedyś wróci. W maju będzie walczył z Konopskim. Jesteś razem czy nie? A co powiedział Piotrek? <grafię> no ale wtedy ja. mówiłaś, że nie założysz, bo nie chcesz być z tego znana. Jakby, czym byś się pochwalił przy stole rodzinie, że masz swoje kosmetyki w Rosmanie, czy że jakiś stulejasz twoich zdjęć? Co ty myślisz na tym, że wypłynęły twoje zdjęcia od razu na Twittera? To cię bardzo jakby bodzie finansowo? Ja nie wierzę do końca, że to był żart z tymi twoimi planami, bo to była prywatna rozmowa między przyjaciółkami. Ciekawostka z kim Fagata zdradzała tyłu. I Byłam taka szczęśliwa i musiałam znowu wjechać na antydepresanty, a on się cieszył, że wiesz, że drama, ale... Widział, że ty cierpisz, a sam to chciał dramę ciągnąć za zasięgów, to spyta, ch**a z jego strony. Dzień dobry państwo, cześć Śnieżynka. Dzień dobry. Nie chciałaś tam że czapki, nie jesteś w pełni Śnieżynką. <laughs> Bo by mi zepsuła trochę outfit. Nie no, właśnie masz do czerwonego, było ładnie. Mogłeś mi powiedzieć, to mi się ubrała świąteczniej. <śmiech> <śmiech> no i co tam w tym roku narobiłaś? Byłaś grzeczna, bo tu prezent dla Ciebie leży. Nie, my... nie byłam grzeczna. No właśnie. Nie byłam no właśnie. grzeczna. Nie co to się chcesy. ostatnio podziało? Co ty e... narobiła? Dwie rzeczy: Żabson i screeny. Lizakowe. Lizakowe screeny? No co tam napisała do niego dziewczyna. A ta dziewczyna. Ja mogę wyjaśnić, jak to wyglądało, bo to w ogóle. Proszę. Ja bardzo nie lubię takiego, wiesz, że. Ktoś mówi, To jest taka najpopularniejszy rodzaj manipulacji, czyli mówisz prawdę, ale nie całą, no nie? czyli ludzie wstawili część jakichś tam rzeczy, które ja wstawiłam hmm. i powiedziałam, ale nie całe. I sytuacja wyglądała tak, że jakaś laska wypisywała do Piotrka to, co widziałeś, plus wysyłała bardzo niestosowne zdjęcia. A, jeszcze zdjęcia były, bo ona tam, główny ten, ten, co do, przeszło do opinii, że chce się z nim bzykać za darmo, Ta, no jeszcze dam był, ci za darmo. No tak. i były jeszcze zdjęcia. Aha, okej. Okay. No, okay. wszystkiego. Okej. Okay. No, mm, no i jak ja do niej napisałam, to ona mnie nawyzywała. I e, okazało się, że jak wystawiłam ten profil na, na moją grupę, okazało się, że to jest fejkowy profil. Okej. Okay. I ta ha. dziewczyna istnieje, ale to jest zupełnie inna dziewczyna. I ta dziewczyna wysyłała selfie jakby tej dziewczyny i wysyłała swoje nagie zdjęcia bez, jakby twa okay, bez twarzy, okay. czyli ktoś mógł wywnioskować, że to ta dziewczyna wysyła te nagie zdjęcia, czyli jakby kradła jej tożsamość i podpisywała pod to, że o, choć tutaj masz zdjęcia, masz to, no i e, ja tam tej dziewczynie to wysłałam i razem coś tam podziałałyśmy, nie wiem, czy ona to będzie zgłaszać, ale skontaktować się z tamtą osobą, Tamta osoba okazało się, że ją jakoś śledzi, nie wiem, 2021 roku i krad, kradła jej tożsamość i tam skontaktowałam się z bratem tej dziewczyny i pomogliśmy jej, że tamten profil został usunięty, i ja też kazałam ludziom go zgłaszać. Ale ty, ty wstawiłaś ten, znaczy, bo to ja inaczej to widziałem, no to, to, to ma inny jakby ten, bo ja to myślałem tak, że jakaś laska napisała do Piotra: jesteś razem czy nie? A co powiedział Piotrek? Nie pytałem go, tak się nie no zadałem mu nie, tego pytania. No to pytanie. ja też nie odpowiem na to pytanie. Okej, okay, to skomplikowane. Nie, bo wiesz, co ja myślałem po prostu, że jakaś laska napisała do Piotrka i ty się wkurwiłaś i wstawiłaś te screeny. To nie było tak, tak? Do internetu. Nie, nie. Ona mnie pierwsza nawyzywała, więc Ale ja… Ale kto wstawił screeny? Ty czy ona? Te... Skąd, zna... Skąd one latają w internecie? Ten screen, co ona napisała, że no. zdarmą, to ja to wstawiam. I wiesz, co ci chciałem właśnie powiedzieć i dlaczego to mówię? Bo ja ci powiem tak, jakie miałaś dwa największe fakapy w życiu? Bo z Pandorką, ale to, nawet to wiadomo, z Pandorką tam ci żała, wiedziała, nie wiedziała. I drugi, coś zostałaś najbardziej po dupie, to jak masza dała wasze głosówki. No tak. I to było mega chujowe z no jej tak, strony. No tak, I ja, ale ja zawsze ta dziewczyna... mówiłem, że plan B i C był, chuj... ale dawanie. Prywatnych no tak, i tak. I co teraz zrobiłaś? A, ale, a co nie, a, a nie, nie jest chujowszy kre, krednić komuś tożsamości? No, i... tak, no tak, mogłaś to podziałać, no, ale jednak wstawiłaś. No, no. no, chociaż to w sumie nie był jej to, to nie. No, no, nie, nie to była nie było prawdziwe... Ale to mnie zdziwiło, mówię. Kurwa, fagata, która dostała najgorzej po dupie, i jeszcze raz ci mówię, to co tam powiedziałaś było ale to, że twoja przyjaciółka wpierdala, wiesz, yy, prywatne rozmowy, to mnie jeszcze. Ja to zresztą nie jest mówię w programie, dla mnie Masza jeszcze gorzej wyszło na tym. Mówisz, nie robisz takich rzeczy i tyle, nie? I mówię, ty, która dostałaś po dupie za to, wpierdalasz skryny, czyjeś. No, ale finalnie pomogłam tej dziewczynie, której ukradziono yy, tożsamość. No wobec sobie, że nie wiem, że ktoś bierze zdjęcie, bo to była młodsza dziewczyna twojej córki wysyła i. No wiem. No to jest trochę chujowe i ludzie tego nie powiedzieli. Tylko, że jeszcze widziałam, że z niewinną dziewczynę. Ja z dziewczynę, która od 2021 roku kradła czyjąś tożsamość, żeby wyrywać chłopaków z internetu. No ale to ona też to bez sensu robiła. Jak wiesz, dawała jakby od siebie tutaj od pasa w dół, a czyjeś inne zdjęcie, to jak ona chciała tego chłopaka wyrywać? Przychodzi na spotkanie i mówi, kurwa, to nie ty. Nie, może ciemno by było! Albo <laughs> no, może miałaby worek na głowie i było tylko tu goła, nie i w kominiarce. No, no, no. A co z Żabsonem? Co się tam narobiła znowu? Eee, to już jest stara sprawa z no ale, ale teraz w piosence ją poruszyłaś. no bo ja poruszyłam ją w piosence też nie z dupy, tylko dlatego, że on przyszedł do studia, gdzie ja nagrywam, po nagraniu jednej ze swoich piosenek i się zaczął chwalić, że mówi o mnie w mojej piosence, e, w swojej piosence. Ty mówię, aha! No to, to masz! <grym> to ty masz teraz, ja ci byłem w swojej. Ciągle dupki ja masz! W domu babę Może kiedyś znajdziesz taką jak ja baby mamę Chciałeś mi pocisnąć, ale masz za małą pałę Też pomogę ci z rapem ja przynajmniej nie kłamie No Ale to jest o nim, nie? Bo tak niespodziane, nie no że jest, tak, no jest, ale, ale jest, ale jest, jest zdecydowanie jest. o nim No ale to też już jakaś, jakiś czas temu i ty teraz jeszcze jakby do Ta piosenka do, Oliwy którą do ognia, on że wypuści... powiedziałeś, że nie był sam bo ta piosenka, którą on puścił, no to, no to puścił ją teraz w tym roku, która, którą się chwalił, że jest o mnie. No tak, ee, tylko że jakby to było wiadomo, że tam może się przespali i tak dalej, bo tak do wardęgi mówiłaś, ale teraz ty wyraźnie gdzieś napisałaś, że w komentarzu go odpisałaś, że on chyba wtedy nie miał dziewczyny na ty. Miał. No ale to nie tylko o mnie chodziło. Aha, Czyli nie, nie wtedy, no ale że, że ogólnie zdradzał, bo to nie było do końca powiedziane. No i co z tym planem ABC czy, czy C? Ja mam teraz plan B i plan B jest taki, że do mnie wypisuje strasznie Stu, a kurwa Stu to jeszcze więcej zarabia niż ten piłkarz jebany. Który realizujesz? Eee, ja... <laughs> <laughs> Aktualnie <laughs> plan O jak on OnlyFans. <laughs> no właśnie i ty też fajnie się wydałeś chyba, to jest z fajmu, nie? Rozmowa z Wardengą w jakimś mm -hmm. chyba Keidzu, nie? Mm -hmm. Że ty nie założysz, bo... Te... Jaki masz błyszczyk? Jakiej marki? Fenty Beauty. <laughs> Ale to masz te swoje błyszczyki czy nie? No nie, nie mam już. No niestety... Ale one były jakiś tak, czas. Tak, były. No ale niestety przez, przez wizerunek gdzieś tam nie mogę sprzedawać już swoich kosmetyków w Rosmanie. Powiem Ci, że trzeba być mistrzem, żeby zrobić sobie tak wizerunek, żeby swoich własnych kosmetyków nie było, sprzedawać. A nie, to nie sprzedawać. były moje własne kosmetyki. To ja jakby robiłam kolekcję z Marką, no. Okej, okay, okej. Okay. No ale wtedy mówiłaś, że nie założysz, bo nie chcę być z tego znana. Wolę, wolę, widzieć jak na przykład młode dziewczyny używają moich kosmetyków, na przykład kupują pierwszy błyszczyk, pierwszy błyszczyk jest od Fagaty, niż yy... Jakby czym byś się pochwalił przy stole rodzinie, że masz swoje kosmetyki w Rosmanie, czy że jakiś stulejasz w*** swoich zdjęć? Ja nie mówię, że to jest złe, bo ja, wiesz, no, ja, z... ja serio ci mówię, nie każdy robi co chce, ja nie mam problemu z niczym, ani z ani nawet, nie wiem, z ktoś sobie serio, to Znanie jest jego życie, mi się, tylko ty mówiłaś, że tego nie zrobisz. Bo też ogólnie ten wizerunek OnlyFansa został trochę odczarowany. No nie, na początku nikt tego nie miał, a potem zobaczyłam, jak jedna, druga, trzecia, czwarta osoba to założyła, Poznałam znałam dziewczynę w Stanach, która prowadzi OnlyFansa i zarabia tam bardzo dużo pieniędzy. Ja zanim też założyłam OnlyFansa, no to poszłam na spotkanie na przykład z Szyją, czy z innymi dziewczynami z Polski rozmawiałam, które mają OnlyFansa, więc to nie jest tak, że wiesz, że tak spontanicznie, tylko robiłam wywiad przez naprawdę kilka miesięcy, jak to wygląda i się do tego przekonywałam. No i w końcu się przekonałam i dobrze wyszło, mi się tak wydaje. No, ale, ale kasa jest potężna, nie? E, no nie jest mała. No, ale to, no to jest naj... W ogóle Ty, jak się też w klubie jadzie, powiedziałeś, że masz banie na koncie. No sorry, powiedziałaś. <laughs> no może powiedziałaś. Skąd powiedziała? Ty masz te pieniądze? No przecież ile ja już zrobiłam walk? Cztery. Idę ja ci kurwa opłacą za te walki. ale nie tylko zrobiłam walki, zrobiłam e, trzy kolekcje kosmetyków. E, Zrozumiałam swoje własne płatki w jakiejś współpracy, cały czas nagrywam na YouTubie. No, z tego A co sobie... ci dało największe pieniądze? Tak, jakbyś miała pojedynczo? Freakfighty? Czy właśnie powiedzmy współprace kosmetyczne? Czy te płatki? Tak samo mniej więcej. Tak? Mhm. Mniej więcej to jest porównywalne. Mhm. Ale to dopiero zaczęłaś, więc to pewnie będzie. Do góry. Zobaczymy, to się odezwie no, za, za parę ale miesięcy. Jest to powiedziałeś, że, wiesz, że on. i faktycznie masz rację, że on się po pierwsze trochę zmienił i, i, i różne rzeczy. Tylko, że ty. Bo wiesz, na Olifantie ja w ogóle się dziwiłem, kiedyś tam gdzieś z kimś gadałem, że na Olifantie to w ogóle są. Nie tylko w ogóle, że Laski ma swoje zdjęcia, czy nie, ale na przykład artyści swoje jakieś nie, tam prace nie, ja i, ja tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby, zamysłem OnlyFans'a było OnlyFans, czy tylko dla fanów, czyli płacić tak jak na przykład teraz Instagram wprowadził tą opcję, której ja jeszcze nie mam, bo mój jest jakiś opóźniony, że płacić subskrypcję i widzisz też jakieś rzeczy, których inni nie widzą. No tak, no ale to dobrze, że OnlyFans jakby teraz jest lepiej odbierane, ale ty dalej na co poszłaś? Pokazywać dupę, że tak szczerze mówiąc, ty jakby nie będziesz sprzedawać swoich zdjęć, obrazów ani czegoś, więc, więc no. to się jakby nie zmieniło. Ty w, w, dokładnie w takim celu poszłaś. Zresztą od kiedy założyłaś to, dość mocno na swoich social mediach. A w ogóle co ty myślisz na tym, że wypłynęły twoje zdjęcia od razu na Twittera? To cię bardzo jakby bodzie finansowo? No bo po to tam stawia, żeby eee... ktoś kupował, a ktoś ściąga i wstawia na Twittera. Nie, znaczy. Nie bardzo. no jest to, jest to chujowe, no bo to jest moja własność i tam, wiesz, masz zapiskę, że no nie, mo, nie można tego mhm. rozsyłać mhm. i ogólnie cały czas, wiesz, mam ludzi, którzy działają nad tym, żeby, żeby to ściągać, no bo to nie powinno, to nie powinno latać po internecie, co jednak płaci. Mhm. E, ale też z jednej strony jest to troszeczkę reklama, bo zauważyłam, że jak są, wiesz, takie mocne jakieś liki, to ludzie wtedy, to mam wtedy większy tam ruch. Wtedy bardziej wchodzą, bo to zobaczyć jeszcze więcej. Tak, no ale też się masz nie tylko zdjęcia, ale też możesz sobie ze mną popisać. E, masz takie specjalne jakby dla siebie, więc to, co, to, co ludzie widzą, to nie jest wszystko, bo nam piszą, że wypłynęły, mam wszystkie wszystkie zdjęcia, no to nie jest wszystko, no nie? Bo tam są też za opłatą jeszcze jakąś, jeszcze jakąś i tak dalej. Mm -hmm. że są różne różne formy, no ale tak od tego, kiedy tego otworzyłaś, f... to też zaczęłaś, no, swój kontent trochę zmieniłaś, bo gdzieś tam te zdjęcia z, z toalety czy z samolotu, no to chyba to nie jest. Aha, i one wypłynęły. Myślałem, że ty na swoich stronach spamujesz, że tam jeszcze więcej. Nie, właśnie, ci powiem, że odkąd założyłam to jakby nie czuję takiej potrzeby wstawiania aż tak sexy kontentu na swojego Instagrama. I co uważam, że jest dobre, no bo żeby założyć. To trzeba wysłać swój dowód i mieć skończone to 18 lat. Trochę tak mogę teraz rozdzielić, wiesz, że no jednak na Instagramie już tak, no nie, po prostu nie mam, nawet ostatnio o tym z kimś rozmawiałam, że nie czuję takiej potrzeby. Tak jak potrzeby, o nie wiem, wstawić jakiś sexy filmik z wiesz, dużym dekoltem, mówię, haha, o ładnie seksownie wyglądam. No to teraz nie mam takiej potrzeby, nie wiem, to... to. Ale to mówisz nie jako twórca, tylko normalnie jako widz musi się zweryfikować swój wiek? Wydaje mi się, że tak. Aha, no to, 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 to ma sens. No to w takim razie to jest kierowane zdecydowanie do, 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 innej, do innej publiki. Ale było... Bo nie no, wiem i jak... też, no i też no nie oszukujmy się, dziecko nie kupi za 20 dolarów, no nie raczej... Na ile? A to ty sobie ustalasz, ile to kosztuje? Tak, no. I ile sobie ustaliłaś? 20 dolarów. Dobrze. Dobrze. To chyba nie jest tanio. <laughs> e, no nie jest tanio, ale też nie jest drogo. Są droższe. Ja widziałam chyba, że e, najlepsza polska dziennikarka ma za 30 dolarów. to duże kasy. Dużo kasy, no Ale może. niektórzy mają za pięć. Ona jest trochę starsza i mniej czasu została, musi szybciej eksploatować. Wiesz? O Boże. to <głos》> głośno. Ale w, w Polsce, jeżeli chodzi o zarobki, to wiem, że tak oficjalnie to jakby się Mister Hany chwalić Oficjalnie ją spytali, nie? Czy powyżej stu koła? Ona ja powierza, że tak. Z tego, co się coś tam sprawdzałam, to ja jestem w 0,16% twórców i to jest chyba najlepszy wynik w Polsce. Tak? Ty masz najlepszy wynik? A ja widziałem zarobki Mr. Khan, i pokazała mi straszne i pokazałem statystyki. No to już, to już wiem ile. A po płatków to ty wypromowałeś no, na ja mam tana. Ale ja mam dopiero 4 dni, yy, znaczy tam 5. To będziesz w jednej setnej na świecie. <grym> Z płatkami wypromowałaś na tana, nie? Na ten pierwszy napływ Twojej płatki się zaczął być popularny, ale taka prawda. No, Jestem matką jego, jego sukcesu. Tego sukcesu. To było już jakiś czas temu. A on to robił też dlatego, że właśnie miałeś taki kontent, bo on taki jest trochę obrońcą moralności, czasami mu tak, jedna z jego twarzy. I on to dlatego zrobił? Czego on właśnie, czego mieliście z Pinę? Wiesz co, wtedy był taki em, okres, jakby gdzie hejtowanie nie było mega modne. Po prostu było modne. Jakby wiesz, pisanie JF wszędzie gdzie się dało i w ogóle. Więc myślę, że on po prostu, no Natan ma coś takiego, że jednak dąży, za, jakby. Opina się po tak, Mówi to, co jest gdzieś tam popularne na Wykopie i na Twitterze i, i mam wrażenie, że trochę to podłapał, żeby, żeby iść w ten trend. No tak, on się wtedy tym wybił i później już poszło. On chyba chyba po tym był dopiero w fejmie. Tak, po, tym, po dopiero, tym. Dopiero chyba tak. E ale ja wiesz co, jak tych głosówek jeszcze z, z maszą a propos Twoich planów i gdzieś tam doczytałem, że ty byłeś dobrą uczennicą, bo ty powiedziałaś, że nie wiesz, studiować się uczyć. Ja nie chcę iść na te studia i szybko muszę znaleźć sobie yy, bogatego faceta? W ogóle to. Mówiłaś to serio, wiem, że pewnie teraz powiesz, że nie, ale ja nie wierzę do końca, że to był żart z tymi twoimi planami, bo to była prywatna rozmowa między przyjaciółkami. No wiesz, co, Jakbyś jest... wiedziała, że to wyjdzie, to byś mogła mówić, a to był żart, ale nie mówi się przyjaciółce czegoś, co nie myślisz. Czy na ten moment tak myślałaś? No kurde, a jaka dziewczyna nie myślała sobie o czymś takim, że o, dobra, jebać, to znajdę sobie bogatego faceta no której tak nie przeszło, nie przeszło przez myśl nie wiem, nie jestem dziewczyną, nie wiem, no, nigdy nie przeszło no, nie wiem, no, teraz masz te wszystkie żony Hollywood i w ogóle, no jakbyś był kobietą myślę, że byś siedział, byś oglądał te laski, to miał takie dem, ale fajnie by było może ale tak, wiesz, ale jak... nigdy nie, nie nie wiem, czy dziewczyny to, biorą to tak to poważnie były, ty to przedstawiłaś jako plan na życie to były, to były wakacje i to było, że ja byłam po egzaminach do, na studia, bo studiowałam architekturę i ja nie dość, że z, chodziłam do liceum na trudny profil, bo zrośnie żoną matmą, to jeszcze jeździłam co weekend do szkoły rysunku do Poznania. No i potem jeszcze jeździłam do różnych uczelni w całej Polsce, bo żeby dostać się na architekturę, no to trzeba um, iść na taki egzamin z rysunku, że siedzisz ileś godzin i rysujesz. I to jest mega męczące. Po prostu komuś się nie spodoba twój styl i cię wypierdolą, nie przyjmą. No i już byłam tam po prostu zmęczona i wiesz, i takie nagrałam, że Boże, no wiesz, no Tutaj do mnie pisze, to może jednak wiesz. No ale ja finalnie poszłam na te studia. Potem je rzuciłam, ale nie, poszłam. Wiem, ale, ale wiesz, co tam oprócz tego, ten bogaty mąż, to może i masz trochę rację, że nie wiem, no być może każdy już nie to przychodzi przez głowę, no ale ty tam powiedziałaś: Ja ci bym tak, mi nie chodzi o to, co ty jakby myślisz, jakby ja nie mam z tym problemu, no i tak byś powiedziała od początku, że chcę być w ogóle gwiazdą. P... I, i w ogóle mam to w dupie. To jest wiesz, jakby twój wybór. Ja nie mam, nie, pra, nie mam prawa go oceniać, tylko chodzi o to, że. Jakby to jest coś takiego publiczną, Jak mówisz, młoda dziewczyna słyszy takie coś, że to jest Twój plan, ja a jesteś jej ja idolką, to... to to jest jakby szkodliwe. Nie, nie to, co Ty sobie myślisz, mm -hmm. co Ty możesz wiedzieć, nie? Ale wiesz, to nie ja to. To by ja to, to było szkodliwe, gdybym ja to wypuściła i bym no powiedziała, sobie. że: O, nie miałem nagratkie instystory, A jak to jest coś prywatnego, to no pewnie też prywatnie z kolegami sobie mówisz, że no tak. Które no trochę tak bo to byś chciał, żeby wypłynęły do internetu. To, to zostało publiczne, dlatego że ona to dała. W sumie racja. Ale oprócz, wiesz, oprócz tego bogatego męża, no tam była gadka yy, jeszcze. O, mnie najbardziej tym, serio, nie ubodu nawet ten grani w p. ani bogatego męża, tylko nie będę się męczyła, studiowała 5 lat, pierdolę, to wolę zarabiać pieniądze. Ej, no, no bo Serio, ja ostatnio płakałam przez to, że ja muszę iść do szkoły i w ogóle i pewnie i tak, nawet jak się architektem, to i tak nie będę jakoś super dużo zarabiać. I jeszcze będę musiała ciężko bardzo pracować i się uczyć. Wiesz ile? Będę się musiała uczyć chyba y, 7 lat. No, 7 lat, słuchaj tego. 4 lata magisterki, i oh potem, nie najpierw. Cztery lata inżyniera czy coś takiego i trzy lata magisterki. Kurwa, tam, nie, nie, to mnie nie... 26 lat, jak ja dopiero będę takie spokojnie pieniądze zarabiać. Wiesz, I to gówniarz jak słyszał, to mówił... To, to było po tych egzaminach, gdzie byłam wiesz wkurwiona, bo tam do jednej uczelni się nie dostałam. Dostałam się do takiej, co nie chciałam. Musiałam jechać na jeszcze kolejny egzamin, tutaj się odwoływać. No byłam już taka... No nie, no ja... No, ile można? A to właśnie gdzieś jest. Ja wyczytałem, że w przeszłości była bardzo dobrą uczennicą. Przez Byłam. lata, praktykująca rysunek, dostałaś na studiach architektury, która rzuciła. Czyli, ale wiesz, dostać się na architekturę, to ty no, nie, nie, nie masz pusto w głowie. No nie mam. <noise> <laughs> świetny, świetny, świetny ten. Ale ty się normalnie przed tymi studiami w szkole uczyłaś okej, okay, tak? To nie było tak, że ty. Tak, byłam ty... w najlepszym liceum w moim mieście w całe, całe gimnazjum. Bo to też były czasy gimnazjum. Musiałam się w ogóle najlepiej uczyć, wiesz, w szkole, bo moja mama moja mama uczyła, uczyła i ona miała dostęp do wiesz, To ja mama Byłam nauczycielką. Tak, moja mama to nawet zanim jeszcze nauczyciel wstawił do dziennika oceny, to ona już wiedziała, bo mówili w pokoju nauczycielskim, jak okay, miałam ocenę, więc okay. ja tam byłam wiesz, krótko trzymana i musiałam się naprawdę bardzo dobrze uczyć. To miałaś tak jak Bogzel, jego mała też była nauczycielem w jego szkole i też miał przejebane. Ja uważam, że to nie jest fajne, bo to jest duża presja. I tak mówię całkowicie serio, że to spacza, bo wiesz, normalny tak uczeń, co może sobie coś zataić, coś tam, gdzieś to uczycielowi złość przejdzie, a tu, wie, od razu jest jeszcze większa presja. Jesteś córką nauczycielki, no to... No, no nie jest, no jest fajne, presja. zwłaszcza, że ja, ja serio, ja siedziałam tylko i się uczyłam. Jeszcze ja nie mam takiego... Nie mam takiego talentu jak niektórzy, że na przykład mają nie wiem, pamięć fotograficzną, widzą, widzą coś i od razu to zapamiętują. Ja musiałam serio siedzieć, i na przykład powtarzać jakieś rzeczy w kółko się kuć na pamięć. Ja w ogóle wolę takie przedmioty, gdzie trzeba coś zrozumieć, typu na okay. przykład matma. A nie takie przedmioty, gdzie trzeba na się pamięć. kuć na mhm. pamięć, a ja musiałam siedzieć i kuć się na pamięć. Eee, i, I co? I niektóre dzieci w szkole myślały, że, że ja po prostu mam takie dobre oceny, bo moja mama jest, moja mama jest nauczycielką, no a ja to... siedziałam i się naprawdę bardzo długo uczyłam. No właśnie to jest, mówię, dla tych dzieci nauczycieli krzywdzące zawsze, bo one mają większe wymagania, a to jak mają dobre oceny, to każdy mówi, dobra, bo twoja mama jest nauczycielką i tu w sumie jest, masz i tu i tu przejebane. A czego akurat rysunek? Lubiłaś to? Czego ta architektura? Ty lubiłaś rysować? Czy, czy chodzi jak... o to, że dobre, dobry zawód, dobrze płatny. Chciałam robić coś kreatywnego. Nic się tu nie stanie. Masz pozycję ciała, masz taką, że nie bijcie mnie, spierdalam stąd. Widzisz to ona ma jakby tak, mowa ciała, to jest takie idealne, ja p... zabiję No to tu. Jak Nie, Nikt nie będzie strzelał. No nie mogę Ale sprzedażyć. nie no sobie siedź sobie jak chcesz, tylko mówię, aż mi się głupio z tobą gadam, tak. no. Lubiłaś rysunek, czy chciałaś zostać architektem, bo to jest hajs. Eee, chciałam zostać architektem, no i chciałam jakiś taki kreatywny zawód, ale okay. też, w którym będą dobrze płacić. No, nie, no bo no, mogłabym iść na krupówki malować portrety. Ale, no... ale ty lubiłaś i umiałaś to tobie to wychodziło? Czy, tak, czy sobie wymyślałaś tak, tą architekturę, tak. mimo pokazać, że nie umiałaś? Mogę ci pokazać potem jakieś moje rysunki. Okej, okay. to właśnie, może on rysunki na OnlyFans zostawi. No a, w, a ten ostatni plan, to było takie, mogłabyś grać w... Nie, no nie, ja dużo słuchałam podcastów i w ogóle jakby czytałam o branży no To wcale nie są też duże pieniądze, tak szczerze mówiąc, tak już abstrahując. No no nie, no to by trzeba być tak, wiesz, w takiej to top, top. Mhm. Ale jakby te dziewczyny są mega źle traktowane. I ostatnio e, Lany Rhodes e, podcast z Emilią Ratajkowską słuchałam. No, i ona tam opowiadała, że jak miała pierwszego swojego promotora, była w pierwszej agencji, no to ona się go bała i wiesz, pracowała mm -hmm. za jakieś mega małe pieniądze, ona mieszkała u niego w mieszkaniu, wiesz, nie mogła odmówić i miała na przykład cały miesiąc codziennie zabukowane e, nagrywki. Ja, na przykład, lubię seks, ale myślę, żeby mi się odechciały, by nie codziennie jakieś aktorzy. No. No ale właśnie wiesz, seks o seks, nie? Seks y, z przyjemności jest co innego, tu jak go musisz, to to pewnie zupełnie inaczej, nie wiem, nie grałem w filmie, ale pewnie to jest zupełnie inaczej odbierane, nie? Jak stoi na Ciebie pięć osób i Ty musisz robić to, albo musisz robić tak, albo musisz się układać tak, bo to nie jest to, co chcesz robić. No, ja też mam, ja też mam coś takiego, że y, ja, mu, ja nigdy nie miałam takiego, znaczy dwa razy w życiu miałam... Nie, raz już miałam one night stand, że jakby wiesz, że... I mi się to bardzo nie podobało. Ja mnie jara, jak się kogoś pozna i zbuduje się jakąś relację potem jest fajnie. I nie, myślę, że to nie byłoby na moją psychę, której tak jest mhm. mega mocna, żeby z jakąś taką nowo poznaną osobą jeszcze przed kamerą. Jest mocna psycha? Twoja? Myśle, myślę, że tak. Mój psycholog mi powiedział, że... że mam o. jedną z najmocniejszych psych, jakie, e, jakie do niego przychodzą. A przychodzą do niego też inni celebryci. No ale mu wszystko korzystasz z pomocy psychologa. Tak, ale to jakby... Ja chodziłam do psychologa, zanim też byłam znana, bo ja zaczęłam brać leki na depresję, w, bodajże w gimnazjum. Więc to nie. Myślę, że nawet jakbym nie robiła tego, co robię, to i tak bym chodziła na terapię. Zresztą to też nie jest nic złego. Nie, nie, na terapię. absolutnie. To jest nawet bardzo dobrze i bardzo dobrze o tym mówić, bo jak się o tym nie mówi i albo, albo się o tym wstydzi, to ktoś to ma problem, się będzie myślał, że to jest coś złego i nie pójdzie tego. Po... No, ja uważam, że powinno się o tym no ja, mówić. Ja często poznałem jakichś, wiesz, pojebanych typów z jakimiś problemami i jakim sugerowałam pójść na terapię, to i mówili. A co ja z tym psycholem, żeby być na terapię? No Moim... jesteś, bo tak gada. No, no jesteś. <laughs> właśnie właśnie udowodniłeś. Ale nawet jakbyś nie był, to mógłbyś być na terapię. No tak, tak, nie, no ale to tak jest. No, masz złamaną nogę, to idziesz do lekarza, a jak masz złamaną głowę, to, to każdy się tego wstydzi i boi. No ale te, li... mówisz, że w gimnazjum miałaś, e, miałaś depresję i brałaś leki, jeszcze zanim to się wszystko stało, to czym to było spowodowane? Mówisz z jednej strony chodzi o to, że mówisz teraz, że masz silną tą psikę, a z drugiej strony już w wieku szkolnym potrzebowałaś pomocy i brania leków. Ja nie akceptowałam siebie I Miałam bardzo duży problem z akceptacją, ja przechodziłam przez anoreksję, bulimię, jakieś okaleczanie samej siebie, no miałam dużo problemów. Czyli problem z samoceną. Tak, plus też taki, wie, wiesz, od wszystkich miałam wrażenie, że wiesz, od nauczycieli w szkole i w ogóle było ode mnie bardzo dużo oczekiwane i bardzo się wszystkim przejmowałam, bardzo wszystko brałam do siebie. Okej, okay, czyli to, to nie było jeszcze jakby ciężar sławy, czyli teraz nawet jakby jesteś lepszej w kondycji psychicznej niż zanim byłaś słabna, można by to powiedzieć, patrz, będzie walka z bykiem. <laughs> Musisz Łukasz to pukasz, pokaż to, bo to jest po prostu piękne. <śla> on, on też wymaga pomocy psychologa. To uważam. Bardzo. uważam, że on właśnie walczy z bykiem, który jest pomnikiem. Dobra, wygrałeś. Byku. Jednogłosna decyzja sędziów. <śla> Jeszcze to musiał powiedzieć <śla> Jeszcze na końcu, słowa. tak odchodzi. Tak jak stara, mówisz coś? Jeszcze, no, no. E, no i twoja popularność generalnie wystrzeliła przy związku ze Stewartem, nie? Tak. Już abstrahując, to jest też program, gdzieś go puszczę w święta, nie chce mi się Jebać tej Pandory, nie chcę mi się o tym gadać, bo generalnie pewnie nie powiesz mi nic więcej, ty się w swojej wersji, że yy, wiedziałaś mało. Znaczy Ja uważam, że to jest moja opinia, bo ja uważam, że trochę ten y, za dużo jest taka pogoń na was, że to było tak, że wy w sumie w kupie jakbyście coś z tym zrobili, to by to odniosło? A każdy z was myślało, że mnie mało wie i mało co może zrobić, i tak jakby każdy, no tak jak czy Michał Bokzolity, jakbyście wszyscy w kupie się zebrali, zrobili to, co suganek, to by to odniosło skutek, ale każdy jakby tak trochę, wiesz, uważał, że się nic nie dzieje i tyle, ale nie chce mi się tego mielić, bo mówię, nic tutaj pewnie się nowego nie dowiemy, ale wy, także o Stewarcie mówiąc, jako o gościu, który stworzył Team X, no to związek z nim i twoja popularność wtedy wystrzeliła, nie? No bo przed tym nie byłaś tak znana. Nie, miałam z 20 tysięcy gdzieś na obserwatorów na Instagramie. Robiłam jakieś takie małe współprace, ale nigdy nie myślałam o tym jako takie, wiesz... I, a jak byście się poznali? Napisał do mnie na Instagramie życzenia urodzinowe. Mmm... Cute... Czyli byłaś on Cię znalazł tak na Instagramie? E, wiesz co, on kojarzył jakąś tam moją koleżankę, bo ona jeździła na takie... Mm, nie wiem, jak się nazywa. Takie, gdzie siedzą ludzie i grają w gry. <grym> jak to się nazywa? Ja nie wiem. <grym> Gralnia gier pewnie, nie wiem, ja, ja nigdy nie grałem w żadnej gry. Takie na stadionach, wiesz, co sobie grają Na te mitapy może, tak, nie, Tak, o, na mitapy, no. I ona znała Nitra i w ogóle i jego też znała. I on ją obserwował, ona wstawiała mi życzenia, no i on mi napisał Aha. życzenia. No i zaczęliście pisać tak się poznali, tak no. Ja później się przedstawia całemu światu jako swoją e, dziewczynę, e, Sukanych a wtedy dostaje załamki nerwowej. No i twoja, ale ty dołączyłaś do Timu X fizycznie, nie? Ty nie, nie byłaś. Ty byłaś po prostu dziewczyną, i tam występowałaś na jego social mediach, a nie, nie, nie dołączyłaś formalnie do Timu X. Nie, nie, nie dołączyłam, ale działałam bardzo dużo z kulis, że jakby wymyślałam dużo odcinków w ogóle i dzięki temu jakby. O, teraz mądrzejsza. No, ja dzięki temu też. Nabrałam trochę takiej wiedzy, że na przykład w przyszłości chciałabym działać trochę jako menadżer, bo uważam, że jestem w tym dobra i dużo moim znajomym i, i influencerom i mojej siostrze i w ogóle doradzam, co mają robić, wiesz. I to rzeczywiście działa ten schemat, który gdzieś tam, mhm. którego się nauczyłam. A twoja siostra działa w branży? Wiesz co, ona tak pobocznie, bo ona studiuje i e, no ona nie chce całkowicie rzucić studiów, ale już tam coś tam się kręci do Instagramy i w ogóle, ale ona tego nie robi, wiesz, tak full time, full time job i nie ma takiej presji, że nie wiem, o muszę nagrać w tym tygodniu ileś filmików, tylko jak się chce, to sobie nagrywa. Ale to w tej wiedzy też przy Stuartzie się nauczyłaś? No bo on był, on kierował tymi karierami trochę, nie? Wszyscy mhm. e, mieli spotlight i tak dalej, więc jakby skupiał, więc będąc z nim też się nauczyłaś tej wiedzy jak, jak menadżerować? No właśnie będąc z nim. No i co się stało, że już nie byliście? Razem? Mhm. Uh -huh. No, steward jest trochę Jakby to wyszło już i mogę już o tym mówić. Wcześniej nie mogłam o tym mówić. A dlaczego nie mogłaś? No bo wszystko. Wy wszyscy bo jak, mówicie, bo jak raz Nie, 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 kude. bo jak raz się popłakałam jak na było, live, Jak ja słuchałem te NDA, właśnie, że wy macie i. Jak raz się popłakałam na live, e, no wiem, wiesz, gdzie wiem, byłam który. w słabym stanie, mhm. no to dostałam tak ogromny hejt, że zaczęłam sobie ze stresu, wiesz, byłam na lekach silnych, zaczęłam sobie drapać twarz ze stresu i płakać, że, że wiesz, że ja nie mogę się podzielić, że chłopak mnie chujowo traktuje, no nie ogarniałam tego. I jakby, no gdzie mogłabym gdzieś w inter... No wyobrażasz sobie, że Agata, której, w Agata, której wyciekły z głosówki, że niby chciała kogoś wykorzystać biednego polskiego pingwina, mm -hmm. nagle mówi, że on był chuj chujowo ją traktował. No mm -hmm. teraz było zebrane, że to jest kontra, nie? To na to. No ale rozeszliście się, to wyszła jakaś zdrada, bez szczegółów, ale mówisz, że był pierdolnięty. Znaczy zobaczyła się jakieś tam psychopatyczne zachowania i było znaczy już coraz więcej, to się takie, nasilało? takie oficjalne nasze zerwanie to było przez to, że on był strasznym hipochondrykiem i bał się... Koronawirusa, I jak jest, ja pojechałem... To jest legendarne. Co no on no robił? To, to to jest, jest prawda. Legendarne. Bo, no to te, te wszystkie historie. Nie wychodzenie to... z domu, to psikanie tych zakupów. To no, wszystko no, pod... no to to był taki, taki, główne, taki główny powód. To też wiesz, z jednej strony mocny chłop, który wykrywał tłę gwiazd i jakoś się trzymał tam mocną ręką, ja już mówię, tak absorwując od tego, co teraz się dowiedzieliśmy, a z drugiej strony gość ze strasznymi problemami ze sobą. Bo wiesz, jak on był takim hipochondrykiem, to tam też pewność ciebie i to wszystko, to, to, jest, to jest też wszystko załamane, nie? I no i ty jak to? Ty rozstajesz się z nim i idziesz do kamerzysty. Czyli z, ten był chobatą, no ale już kamerzysta. Słuchaj, mi, mi w to nie wierzą ludzie, ale nie mógł się na przykład spytać Piotrka. Ja totalnie nie śledzę internetu. Ja może oglądam jakiś... Ja oglądam Zebo, bo o bo mnie gada. I to tyle. I ja na przykład... On mi mówi o Pozegramy, kimś... Pozdrawiamy, Zebo. O, o, on, 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 on mi tak o kimś... Tak zjeby, że z nagram odcinek, więc tym bardziej pozdrawiam. On mi o kimś tam mówi, a... A ja nie wiem o kogo chodzi. Ja w ogóle nie, nie wiedziałaś z kim jest kamerzysta, jak się z nim zaczęłaś zadawać? Nie, ja go kojarzyłam tylko z Aska, bo ja lubiłam Aska i lubiłam czytać Aska. Ja nie wiedziałam o żadnych skamach, ja nie oglądałam jego filmików i w ogóle. Zresztą się ja też jestem... To był wtedy mega potężny twórca, ja bo jestem... wtedy bardzo duży. Teraz gdzieś jakie nie pamiętają, ja już nawet, bo on trochę ja go nie ma w internecie. Ja nie oglądam. Ja nie oglądam odcinków wersji. Ja, ja nie wiem, ja Ale tam mam robi. świadomość, że jest potężnym twórcą. No, no to Teraz co też mam, bo działam, bo działam w internecie i gdzieś tam To e... jak się poznałaś z kamerzystą? Wiesz co? I Był gość, z którym współpracowałam, miałam taką roczną umowę na, na promowanie jego produktów, więc gdzieś tam mu ufałam. Zresztą u mnie nie ciężko, żem komuś zaufała, bo jest jestem, no widać. jestem widać, widać. Po kolejnych jeszcze związkach, no. I no i ten kamień się do mnie pisał, ja mu nie odpisywałam, bo mi się zwyczajnie w świecie po prostu, no nie chciała do kogoś wypierdalać na nagrywki. No i po prostu tego nie potrzebowałam. Ale tamten gość mnie poprosił, że no wiesz, on szuka właśnie kogoś, żeby z nim nagrywać, tyle zrobicie wyświetleń, tak su super połączenie, on taki duży twórca. I ja mówię, no, to mu odpiszę. I on mi w ogóle jakiś taki kit wtedy wcisnął dziwny, śmieszny, że no wiesz, ja, ja to mam w minutę 100 tysięcy wyświetleń na story. On mi tak powiedział w pierwszej rozmowie, ja tak. Patrzę, mówię, kurwa, to, to co, co jest? Dobry bajer. nie bajer na podryw. No, 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 ale potem, jak już zaczęłam z nim pracować, no to dowiedziałam się kim jest i no wstyd. Teraz już na pewno nie, nie jestem taka głupia. To były początki mojej kariery. Mm -hmm. Teraz mm -hmm. nie jestem taka głupia, że podjąć współpracę z kimś, kogo nie kojarzę. No ale wiesz, to jakby jak, jako twórca internetowym to dobra, mogłaś nie wiedzieć, że to jest dziwne, ale no, mogłaś nie wiedzieć, ale on też jakby jako, jako człowiek, jako uwagę tak trochę już miał wtedy za uszami, też można było wiesz widzieć. Co? Zresztą właśnie rozstanie to jest... Mega jest... Dobry, to jest mega dobry aktor i Aha. jakbyś go poznał, zresztą o tym nawet Masza mówiła chyba, że to jest osoba, która by ci kładła miód na uszy, powiedziałaby ci to, co chcesz i w ogóle. I jakbyś go właśnie nie znał, wiesz od tej strony wszystkich dram, to byś pomyślał, że to jest zajebista osoba. Okay. Więc okay. ja tak pomyślałam, że o, ale fajne gości. potem dopiero zaczęły wychodzić jakieś pojebane sytuacje. No i jest ten taki filmik, jak wy się rozstajecie, jak ty chyba bijesz ten stolik szklany, tak? Yy, słynny filmik. Muszę co on, on mówi, że mu pół półmieszkania, no to w to nie jest mieszkania, ale tam też padają te słynne słowa dziecio jebco. Wiesz co? Skąd one się u Ciebie wtedy wzięły? Bo żeby nie było, to Agata, taka... żeby nie było tak, że za jakiś czas coś wyjdzie, a Ty powiesz znowu, no wiedziałam, ale nie chciałam powiedzieć. Znaczy się, no on miał sprawę i został uniewinniony, jeżeli o to chodzi, bo byłam nawet zeznawać, ehm... On... Była taka dziewczyna... Znaczy wiem, że on teraz dostał też jakieś uniewinnienia. Była nie jakaś tak. dziewczyna i... Ona gdzieś tam się przewijała w komentarzach i ludzie mi o niej pisali. I ja się go wprost pytałam, spytałam co za dziewczyna. Ona wyglądała na młodą bardzo. Okay. No i um, on mi powiedział, że to jest jego kuzynka. I on mówi, czemu ona mi zablokowana na Instagramie? Bo ludzie mi wysyłali jej profil na Instagramie, a nie mogłam go znaleźć, no nie? A on mówi, no bo ona Cię nie lubi, no nie? Że no, ja mam duży hejt od zawsze. I pomyślałam sobie, dziwne, no ale no okej. Okay. Czasami ja też jak robię, że na przykład, kurwa, mi ktoś mm -hmm. na TikToku on się ciągle mm -hmm. to dlatego blokuję. No i potem em, to było tak, że jego koleżanka dała mi telefon, żebym jakieś tam statystyki do odcinków znalazła. No i znalazłam wiadomości, jak ona pisze tej dziewczynie, żeby się mną nie przejmowała, że ja w ogóle nie jestem żadnym zagrożeniem. I no i okazało się, że on z tą dziewczyną. A z tego, co mi mówił, no to była młoda, ale z tego, co potem wyszło, no to miała więcej niż 15 lat. Czyli Dlatego... to było takie, to dziecięce to było takie, rzucone w złości, rozstanie, ta, a nie no. jakiś tam fakt, który miał potwierdzony, no. że ta osoba no. była nieletnia w ten sposób. No, no i się wkurwałem, no bo wiesz, ktoś ci przedstawiał moja młodsza kuzynka, a za chwilę też wiadomości, że. <grych> bliska kuzynka bardzo w takim układzie. No, no i z nim. Alabama. <grych> I tak, i z nim. Alabama, tak. I z nim to chyba krótko trwało, nie? E, no, ja tam z miesiąc może nagrywałam no. czy coś takiego. I tak jakby wasz związek też wtedy, tak? Byliście no, razem nie, nie tam we w związku. No ale nie? Znaczy raz i to tak krótko, że ja bym tego nie nazwała. Nie <grym> zaliczyłam no, to tego. Błoński case. A wiesz, co mi powiedział? Poli, powiedział tak, no bo to mój drugi raz. A wie, to twój drugi raz, Przecież ty byłeś w ośmioletnim związku. No i się rozstaliśmy, bo ona nawet mi nie dawała. Wiesz, co, bo ty masz prawie 30 lat. No. <grym> Dobry aktor. No i te kuzynki. Ale potem mi się przyznał, że to nie była prawda, ale to no kurwa. tak, no, zresztą będziesz kuzynki. Nie, no bo wiesz, też to huczy jakby, że czy tu nie, nie milczysz nad jakimiś faktami, nie, no, które ja wiedziałaś, po prostu było rzucone w złości... Tak, ja byłam nawet na zeznaniach na policji i oni mi puszczali, jak ja rozwalam ten stolik, a ja tam siedzę na komis komisariacie i tak... No i pani Agato, zarzut na rozwalenie stolika. No i dobra, później masz, yy, rozstajesz się z nim, no ale już twoja kariera właśnie wystrzela w górę i pierwsze były chyba właśnie płatki, nie? Przed Freak Fightami, takie z takich dużych rzeczy. Nie, płatki były po mojej walce z Moniką Kociaka. to była moja druga walka. Aha, no to po, ale jednorazowy deal to był największy właśnie płatki? Nie, nie, płatki były najmniejsze, największe były kosmetyki. Tak? Mhm. I to było, to było tak, że jakiś, znaczy one miały cały czas być, tylko przez to, że jakieś tam wizerunkowo, to oni się wycofali, tak? Nie, to były takie kolekcje, no nie? które była jakaś określona ilość i po prostu jedna moja to się w ogóle sprzedała chyba niektóre rzeczy dzień przed, przed w ogóle wyjściem kolekcji, bo te panie wcześniej je rozkładały na, na, na szafkach w Rossmanie, więc bardzo dobrze się sprzedawały i jestem bardzo zadowolona z tej współpracy. A w Freak tak się dobrze czujesz? Może nie tyle we freakfightach, co w, jak jestem w treningu. Tak? Bo no, nie ukrywajmy, widać to po moich działaniach, że ja mam trochę problemy z agresją i staram się nad tym pracować. I jak jestem, jak przygotowuję się do walki, to trenuję dwa razy dziennie. Naprawdę ja sumiennie nie trenuję. weekendy mam tylko wolne, ale też wtedy no nie. No teraz Maszka Oś to cię pilnuje na szczęście, bo o tym akurat mówił. Co kurwa, go trzeba pilnować? <laughs> nie, no nie. On powiedział, że on ciebie pilnuje. <laughs> No Nawet ale... dzięki tego, że jesteście razem, no powiedzmy jesteście razem, tej się, na nawzajem się, się, na się pilnujemy. Ale tu już my... mu obiady i kolację. No dobrze, Serio mówimy. to powiedział? Tak. A to ja. nie jest tak? No jest, ale nie no. Już dużo powiedzieć, bo teraz wychodzi, że kłamię w moich piosenkach. Byłam w gdzie gdzieś śpiewam nie jestem wifi. A gotuję dla typa, którego znamy. No zna ale to kreacja, i powiem ci sama, się teraz pieprzasz w dołek, bo zawsześ mogłaś kreacją internetową tłumaczyć: Nie, ja śpiewam co innego, a co innego jest życia. Teraz, jak ma tak samo to wyglądać, to wychodzi, że jak Malik sobie robi z ciebie stolik, to się mega nie szanujesz. Czy też na to pozwoliłaś? No ja mówię, ja jestem taka, że łatwo mnie na coś przekonać. Że... To nie było mądre. No wiem, że nie było, ale on pokazał I śmieszny to... filmik. Mówi, patrz, zrobimy taki odcinek z Ameryki, Ja mówię, dobra, dajesz. Blizerian tak robi, ale generalnie nie, tu chodzi I, o to... I byłam strasznie zła na mojego byłego i stwierdziłam, że jak to zrobię, to on zobaczy. On był strasznie zazdrosny o Malika. Nie, no powiem Ci... Zrobię matce na złość, pójdę sobie, odmrożę ręce na to. to jest geni nie, ale no, to jest genialne. Zrobić sobie pod tego, no ale w, wiesz, co to jest. Yy, ja to tak odebrałem, że wiesz, ty to sobie rób, co ty, ale chodzi o taki ogólnie obraz kobiet, nie? Że jak tak robisz, hmm. no, to takie jest wiesz, takie uprzedmiotowienie trochę kobiet, nie? Ale się szybko No nie, wiem, ale nie, nie powiedziałam, że wszy... ktoś musi tak robić, no nie, to coś. No tak, ale wiesz, Malik robić, sobie, stolik pokazuje, że tak można traktować kobiety. Nie powinno to być jakby promowane. to... Wiesz, to zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że te dzieciaki to oglądają. One biorą w siebie no akurat ta. na TikToku TikTok trochę bardziej, na przykład na TikToku nie promuję, bo wiem, że na TikToku jest dużo młodszych osób, i na przykład na TikToku nie promuje. No nie? Ale w wiesz, takie coś jak tym... robisz jeszcze z Malikiem, to wiadomo, że to pójdzie takim wiralem, że masakra, nie? To, to, to już wszystkie platformy to nie, przejmą. Ale to, tak czy... jak mówię, mnie nie jest łatwo na coś przekonać i nie myślałam o tym na tamten moment. To, ale ja nie mam do czynienia, wiesz, jakby pretensji, tylko że też mówię, że powinnaś tak takich tak myśleć, bo później idzie taki obraz i te dzieciaki tak patrzą, wiesz, one chcą, chcą tak samo robić i to, jest, i to jest głupie. Ale w ogóle, a ty dalej gdzieś tam jesteś przy Maliku, bo z Dicho? Dicho? Jak to się mówi ten taki, co z nim nagrywasz? Deal, ho, Dicho, deal, co ty deal, nie wiesz, do... kim jest Dicho? No wiem, kim jest, a nie wiem, <laughs> kto się wymawia. E, ale on też jest gdzieś tam od Malika i ty dalej z Malikiem masz dobre relacje, dalej gdzieś tam no? razem robicie to, co robicie, no? tą muzykę? No? No. A powiedz mi o relacjach z Wardęgą, bo to są najciekawsze relacje internetu. A co mnie obchodzi story Ferrarki? Ty tylko patrzysz jesteś taka egoistyczna, to chuj, nie opowiadam tobie, nie słuchaj, opowiem widzą. Ale to jest mega dziwne. Nie opowiadam historii, to masz wy... Bo Cię interesuje. Albo no tylko o tobie, bo właśnie to po, teraz pokazałaś, jaka jesteś, że Ego. O tobie mówią, to już świat się nie liczy. No nie ma aktualnie żadnych relacji. Śmierdzi ostatnio... Śmierdzicie? No. Ostatnio, ostatnio go wyzywałam, jak zobaczyłam jego walkę, nabitejśmy, co to Twitter, że Dawajcie mi go na trójkę. No znowu dostał biedny. Ale śmierdziwo bo powiedziałeś, że ten śmierdzący dziad. Nie no, nie śmierdzi. On mówi, że jest zadbany, dlatego to mnie zdziwiło. Ja tam nigdy nie czułem nic od niego. Ale wiesz, dlatego wasza relacja jest ciekawa, bo on swojego czasu było tak, że ty byłaś jakby trochę hejtowana, ty masz mało tych takich wywiadów, rozmów, ciebie tam gdzieś, nie wiem, nie, może nie zapraszają, może sama nie chciałaś iść. I on te live y z tobą robił, za co on dostawał po dupie. Nie był taki czas, co nawet właśnie mu, co nawet ta Pandoraś zaczęła, jak powiedzieli, a bo ty opremujesz, znowu ją miałeś na live. Ie. I co? To, to było fajne z jego strony, że on jako jeden z niewielu bierze cię tam do tych swoich streamów, dostaje po dupie. I wy się teraz strasznie pogłusili, aż się. Wyzywacie, więc to, to jest ta wasza relacja. Nadzieję, on miał nadzieję, że gdzieś tam będę pod nim, w sensie będzie moim menedżerem. I cały czas mnie do tego na, nagabywał i chciał, żebym bardzo założyła. No 15 nie będzie, już tak wiesz, 9. środkowo. Nie, kurwa, no 15. Znaczy 10 i nie, bo ja uważam, że ty nawet masz potencjał na 150 koła miesięcznie, nie? Bo ty, ty byś mogła pójść globalnie z tym, nie? O, dziękuję, że tak bierzesz, że moje cycki. Nie, to zrobimy progi, że jeżeli ileś tam zarobków, to 15, ale ileś tam przekroczę, to 10 wtedy, nie? Nie, 10. No. Dobra, 10, ale y, nagrywamy też filmy. Ale co z tobą? Chciał jakby brać z tego procent, chciał też jakby ze mną tam... Skóra kamera miała piesylwek? No i nie zgodziłam się. I on za każdym razem był zły właśnie. No, a ty nadal współpracujesz z tym Mateuszem. No, a ty teraz współpracujesz z tym. No, źle, źle. Więc on, on chciał jakby... Ja przysięgam, że... Ja po prostu się dobrze bawiłam na tych live'ach. Po prostu. Ja tam wiesz, mi... Ja w ogóle nawet proponowałam, żebyśmy zrobili swój podcast. Miałam taki pomysł. Em... Jest taki podcast w Stanach. Trisha Paytas ma... miała Frenemies. Że prowadziła z takim starszym gościem i mm -hmm. ona właśnie była taka dziewczynka różowa jak Barbie, nawet mieli podzielony ekran, on mia, ona miała różowy, on czarny i chciałam coś takiego z nim zrobić, takie, wiesz, dwa totalne przeciwieństwa i wiesz, ja tutaj się będę z czego śmiać, on poważnie podchodzić do tematu. ja mu nawet mówiłam, że. Ja mu nawet... Takos! Takos! Rób content, rób content, dobrze! Takosik! Człowiek! <laughs> on nie wie, czego on bo tak patrzy. No już spokój. Tofu! Masz, chodź tu, Tofciu. No i ja mu, ja mu nawet mówiłam, że wiesz, zrób to sobie na swoim kanale. Ja, ja ogólnie, no... Ja po prostu... Lubię... Lubię tworzyć. <laughs> Ale to, to była mega dziwna znajomość. Była, no może jest i będzie mega no. dziwna znajomość, tylko że Twoim zdaniem to było właśnie oparte na tym, że on chciał gdzieś tam no być Twoim menadżerem, czy, czy, czy mieć jakieś profity z tego, że Ty się rozwijasz no, i to kierować? Ale on, też lubi dramy. On na przykład był mega podjarany, jak miałam dramę z Ferrariem, no nie? Ten gościu nic o mnie nie wie. Nikogo nie zna, kogo ja znam. Nigdy w życiu nie zdradziłam Stewarta. Nigdy w życiu nie zdradziłam Stewarta. No. I tyle. A jak będzie pierdolił jakieś farmazony o jakichś moich ży życiu łóżkowym, to też dostanie pozew. Bo ja nic nie powiedziałam. Ja skomentowałam sytuację, która jest w internecie. Mnie to strasznie stresowało. Jeszcze wtedy przychodziłam ciężkie rozstanie. Ja wtedy wyjechałam na leki. W tym momencie wyjechałam, bo nie brałam leków przez rok czy jakiś czas i byłam taka szczęśliwa i ja musiałam znowu wjechać na antydepresanty, a on się cieszył, że wiesz, że drama, ale wiesz, on odpowiadał Ferrariemu, a Ferrari uderzył we mnie, a, tak, nie, a, nie, nie, a nie w Sylwestra. Zastanowię się czy to powiedzieć, ale tak na 90% to powiem. Ciekawostka z kim? Fagata zdradzała steel. I ja myślę, że on wiesz, lubi, lubi właśnie jak się dzieje, jak jest drama, a z mnie niestety to drama się cały czas trzyma. Ale to, to jakby to, co mówisz, stawia go w trochę takim złym świetle, bo generalnie, wiesz, no dramy napędzają internet, dramy napędzają komentary, ale wiesz, ma mając świadomość, mając z tobą kontakt, że ty dostajesz po głowie, a on się jakby cieszy, że się dzieje, no to nie jest za fajne z jego strony. No ja do niego pisałam, dzwoniłam, że wiesz, że źle się czuję, on chciał to ciągnąć gdzieś tam dalej i... Ostatecznie obraził się na mnie, dlatego, że na urodzinach Wojtka Goli porozmawiałam z, tak, tak, z Ferrari i jakby sobie wszystko wynieśliśmy, no bo ja tego nie mogłam jakby dalej po prostu ciągnąć. Czyli jego ta zgoda nie ucieszyła? No bo nie. Koniec z No i oto to już, to już koniec był naszej, naszej przyjaźni. Ale to mega, mega, mega. Jakby nie, nie chcę go teraz krytykować, tylko tak mega niedobrze, jak on wiesz, miał z sobą kontakt go i wiedział, że. Znaczy, nie uważasz, nie chcę, że... czy wiesz, mi... dokładnie? Nie wiem, jak było, dlatego ja nie chcę, bo znam twoją stronę, nie znam jego, ale z tego, co mówisz, no to właśnie to chciałem, żebyś miał. Z tego, co mówisz, że miał z sobą kontakt i widział, że ty cierpisz, a sam tą chciał dramę ciągnąć za zasięgów, to jest mega chujowe z jego strony. Słucham panią. Chciałaś o tym porozmawiać. Tak? Nie wiem, ja, ja chcę zawsze dla wszystkich dobrze I, wiesz, myślałam sobie, a dobra, niech sobie on mówił, że dawno się nic nie dzieje, i wiesz, kontent i w ogóle. No tak, no ale wiesz, to ty, 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 ty mogłaś myśleć dla niego dobrze, a mi chodzi o to, co on chciał, że on jest jednak, wiesz, dużo starszy, yy, tych dram przeżył, jakby wiesz, no powinien patrzeć na to, że, że ty cierpisz, że wiesz, to, ciebie to emocjonalnie rozpierdala, a on chce sobie robić dramę z Ferrari, a ty masz dostawać pogłębę, bo dokładnie tak, jak ty mówiłaś, że on nie mu odpowiadał, a Ferrari napierdalał ciebie. Na tym screenie mamy rozmowę fagatki z pewnym w związku ze Stuno. Ewidentnie pcha się na tak zwanego bolca, tak? Sugeruje, że, że jest świetnym materiałem na żonę, chociaż w tym wypadku to byłaby bardziej Hot Wife. Narzeka, że nie chce się z nią spotkać, ale sama sugeruje, że. Jakby przed wtedy bym się nie I Był ten, ten moment taki słynny, gdzie on powiedział, że ten film tak, nie? Że on film na Ferrari'ego zrobi i jakoś. No, no bo ja mu zepsułam tym, że się właśnie pogodziłam ten film. Aha. Samo pogodzenie już uniemożliwiało mu zrobienie. To jest że do lasu wraca, że teraz będzie robił ten film każdy kurwa czekał i. Zostałeś przyłapany na kłamstwie i pomówieniu, i tylko zaczesz, że ty dalej będziesz w jakiejś szachy grał. To zagrajmy i się kurwa bardzo zdziwisz. I nie ma. To jego widocznie Pandora ucieszyła w takim układzie. Bo to się działo. Nie wiem, już wtedy się z nim nie kolegowałam, to ciężko mam powiedzieć. Ostatni raz to był ten. Nie, czekaj, aha, bo ty się pochodziłaś. No bo był ten. To jest taki słynny live, co ty jebłaś tymi słuchawkami wyszłaś, nie? Szalenie interesująca sytuacja. No. I mi się najlepiej się tylko podoba jak on, szalenie nie, ja po, ja, interesujący. Ja potem bardzo dużo czasu z nim spędzałam, przyjeżdżałam tam do nich, oni do nich, tam mieli ten basen, na basen sobie przyjeżdżałam z psami, przyjeżdżałam i dużo czasu razem spędzaliśmy, to nie był ostatni raz kiedy się widzieliśmy. Tym dziwniejsze jest moim zdaniem to, co, co, co robił, że jakby nie patrzył na to, że ty cierpisz, a, a wiesz... Znaczy no niby patrzył, no bo spędzał ze mną wtedy czas, no nie, żebym też nie siedziała, nie siedziała sama i w ogóle. A ty byłaś w Siakobusie? Byłaś w Siakobusie, nie? Byłam, jako chyba jakaś, jakoś tak dawno temu na początku. A... Co myślisz? No bo tak teraz są pytania, kiedy wy wrócicie do internetu. Ty w sumie tak z niego mocno nie odeszłaś. A uważasz, że Marcin wróci, wróci szybko. Czy mu to bardzo zaszkodzi? Ja czy się myślę, odbuduje? że Marcin jest serio niezniszczalny i kiedyś wróci. W maju będzie walczył z Konopskim. W walce wieczoru. Serio? Mhm. Czy może jak powiem, to po złości tego nie zrobił, ale wiem, że robi. No to ja może też chcę jakąś walkę. Halo. <grym> Halo, a, ja? a ty nie, nie, przypadkiem nie masz, już też nie, nie rozmawiasz? Rozmawiasz. Nie, nie. Przyjemam ci, że nie. Rozmawiasz. Ja ci powiem, że co do ciebie, tylko że to oczywiście są też duże splotek. Co do ciebie, to mi parę federacji, oni tak zawsze dzwonią i. już po co tej fagacie Daj tyle pieniędzy? Myśmy chcieli mniej, ją przepłacili, ja mówię, kurwa, a czego mi to mówisz? A drugi. Tam cię przepłacili, abyśmy chcieli ją za mniej. A, ty, a najlepiej ty siedzisz i mówisz, nie, nikt do mnie nie dzwoni. To ja miałem parę telefonów, że bez sensu, że ci dali więcej, ja ci dają Teraz? Móc. Teraz. No to kurwa, gdzie jest ta walka, gdzie te pieniądze, halo? Gdzie, te telefony? <laughs> gdzie ty telefony? Zobacz, może masz w ciszolim, może dzwonią. No, może ktoś dzwonił. Hm. A co, ale chciałabyś. No Jeśli tak, chodzi o freak fight? Tak jak mówiłam, ja dobrze się czuję, dobrze się czuję jak trenuję. No, ale to trenować... Wiem, ale wiesz, jest różnica tego, w trenowaniu, a przygotowaniach do walki. Ja u, lubię się bić, lubię robić sparingi, lubię też to uczucie. Uwielbiam być w klatce. Ja to bardzo lubię. A z którą, bo ty miałaś tak, ty miałaś pierwszą walkę przegrałaś, tak, Tak, Z sekcji no? i później miałaś same wygrane? Tak. Yy, miałaś Natsu jak Kociołek. Jak Kalidów. dow. To jeszcze raz, raz gnałam, teraz, już... no teraz, teraz. No teraz teraz <laughs> teraz z zadankiem będziesz walczyć. Nie wiem czy wiesz jak jest Kalidów. i miałaś czekaj, miałaś Natsu, miałaś z, z Monikę kociołek, kociołek i teraz Brylantynkę. A Brylantynkę, a to co, co jest najciekawsze, że ty dostałaś z lekcji, tylko to była twoja pierwsza walka, a później pokonałaś na która w sumie pokonała lekcji, nie. Mm -hmm. To czego tak? Dlatego, że w pierwszej się nie pokazałaś źle, później zyskałaś pewność ciebie. No, ja potem z, ja do pierwszej walki przygotowywałam się jakoś miesiąc. No, jakoś miesiąc przygotowywałam się do pierwszej walki. A, myślę, że to dlatego, że doświadczenie teraz z czasem. Tak? No, myślę, że doświadczenie plus też, jak pierwszy raz wesz weszłam do Oktagonu, to nogi ze słomy. Jak ja upadłam na ziemię, to już miałam czarno przed oczami. Nie słyszałam ani trenera, no nic, nic co się działo. Ja, jak się skończyła walka, to takie, o, już koniec. A teraz w tej chwili potrafię tak się skupić, że jak wchodzę do Oktagonu, to słyszę swój narożnik, mój narożnik, i jeszcze słyszę, jak ktoś coś pierdoli. Tam <laughs> pod oktagonem, że coś na <laughs> Ciągnie się to za Tobą dalej, już w tej chwili dalej odczuwa. czy wiadomo, że się ciągnie, ale dalej odczuwasz te skutki Pandory i dalej do Ciebie piszą ludzie i że wiedziała, nie wiedziała i tak dalej, czy już ucichło? Tak, no. Dalej? A masz sobie tak, tak szczerze, serio, już nie jest pod publikiem, masz sobie coś do zrzucenia, zrobiłabyś coś inaczej? Ja wiem, że to nie była wiedza taka, że, że wszystko, widzieliście czy coś, ale teraz jakbyś cofnęła czas... Ciężko powiedzieć, nikt tego jakby... Mam... Czyli znaczy nie, to źle mówi, jakbyś cofnęła czas, jakbyś wiedziała, że będzie ta afera, to oczywiście, że byś powiedziała, ale, ale tak bym masz do siebie żal o coś, że powinnaś zrobić no, więcej? No jeżeli, jeżeli bym wiedziała, że faktycznie takie rzeczy się działy, no to bym zrobiła więcej, ale ja wtedy... Kurde, ciężko, bo ja miałam wstawić taki film, żywy, że go jeszcze wstawię, bo ja mam wiadomości, jak ten Słuchanek mi dziękuję za pomoc, bo ja jej pomagałam. I ona nie chci... mam wiadomości, gdzie ona mi pisze, że nie poda mi tych dziewczyn, bo ja chciałam się w to bardziej zaangażować. I wiesz, ja się chciałam w to zaangażować, ona mi nie chciała podać tych osób, i... i finalnie, jakby też, jakby ona nic nie mogła z tym zdziałać, została odesłana do domu, no to co ja miałam zrobić? Dla mnie to wyglądało jakby. No to było dużo, to jest fakt, że to taki przełomowy moment, jeżeli Sukanek poszła to zgłosić i ją odesłali, no to wy wszyscy też mogliście pomyśleć, że, że w sumie dupa, nie? Dlatego, że właśnie, jakbyście wtedy wszyscy poszli, to też mogło być inaczej, czyli, czyli ty, ona ci dziękowała za pomoc, znaczy co, ale, ale jest, ja że ty wiedział... przy niej byłaś? Czy, ale czy, ja nie czy... wiedziałam, czy... no nie no, coś tam, próbowałam się dowiedzieć też jakieś rzeczy, ale gdzieś tam, mm, ja też nie wiedziałam, że są wszyscy, że są jakieś, jakieś więcej osób, które wiesz, które Coś coś mogą wiedzieć, bo jak ja zrobiłam tego live'a, gdzie płakałam, no to agencja do mnie, agencje, agencji do mnie wszyscy mnie uciszali, że cicho, pamiętasz, że masz NDA, a pamiętasz, że Tymar jest taki dobry dla ciebie i w ogóle. Z tym India-em też mówię, to jest dla Więc mnie. Więc jakby wiesz, ja nie, nie wiedziałam. Ja, ja też ja oglądałam ten film w takim wiesz, ciężkim też szoku. No nie wiedziałam, że Marcin gdzieś tam coś wiedział, że ktoś coś tam wiedział. No nie, nie miałam jakby. Wyście między sobą nie gadali o tym, że, że ten wie, ten wie, ten wie? Nie, nie, Każdy ja z Maciejem właśnie... nigdy nie miałam takich, takich wiesz, e, takich aż relacji, żeby tak sobie po, popierdolić. Zresztą to był przyjaciel i też nie, nie obgadywałam go nigdy przy nim. A propos jeszcze właśnie, mi się przypomniało, a propos twoich partnerów, co mówiliśmy na początku, że e, wiesz, no najpierw tam Stu, powiedziałeś, że psychol, e, gdzieś tam kamerzysta, no i później ja też oglądałem twoje live'y, gdzie znowu, teraz ostatnio jakiś tak był chłopak i też płakałaś. No. No, to jest jednak problem. No, to już ten No ja, naprawdę. Dobrze, Piotrek, dobrze jesteś. Ale co, że to już No nie, kurwa, no pierwszy niepsychot w twoim życiu. A skąd wiesz? Czy może jest nie, no, się... z... nie, no. Znam go chyba dłużej od ciebie i może, może nie lepiej, bo nie widziałem go w pewnych sytuacjach. Wszystko <głos》>. Ale, no ale to widzisz, no to jest jakaś taka skłonność twoja, znaczy skłonność, no to, że popełniasz ten sam błąd, ciągnie ci gdzieś do, do, do takiej osoby, bo to jest, wiesz, trzeci raz, no to, to... Wiesz, jaki jest, jaki jest, mój problem? Słucham cię. Że, no bo ja nie miałam, wiesz, tylko tych chłopaków, o których mówiłam, no, no nie? Spotykałam no, się to, z innymi, oczywiście. Z innymi facetami. No ale to i tak, ale kurwa, jak... jak na jedną tak młodą osobę, takich trzech, to przerobiłaś 400% normalnej osoby, więc... Nie mów tak, <laughs> wiesz, jak... Ym... Ja o tym też rozmawiałam z moim terapeutą, że ja mam coś takiego, że jak ktoś mnie dobrze traktuje, to ja się zaczynam zastanawiać, co jest nie tak. Aha. Że kiedyś miałam takiego chłopaka, który, wiesz, się, tak? kto, który był dla mnie zajebisty, to ja poszłam, pamiętam, wtedy do lekcji i siadam i mówię, Ej", i zaczęłam jej o nim tam opowiadać, mówię, a co z nim jest nie tak, że on jest taki dla mnie dobry, wiesz, przynosi mi kwiatki w ogóle jest taki dla mnie kochany. Ale to nie jest tylko twój problem, tylko to widzę w dużo młodych dziewczyn ma tak, bo no ten, ten łobus kocha bardziej, to, to, to jest takie trywialne, takie głupie powiedzenie, ale tak trochę jest, że właśnie jak taki chłopak dobry czy coś, to taki, może on coś jest mu nie tak, może on nudny jest, może... Ale myślę, że to przychodzi z czasem, że się dojrzewa do, takiej, do takiego nudnego związku, że, że tak powiem. Docenia się, no. Spokój, bezpieczeństwo, no tak. A masz kontakt jakiś z Maszą? Nie. Od tamtej pory żadnego? Nie. Masz do niej duże pretensje? Jak to, jak to się w ogóle stało? Wyście się pokłóciły gdzieś na jakimś festiwalu, ja, tak, jakaś bzdura? nie chcę nie o, nie, nie nie o niej w ogóle nie nie gadać. Nie. Ale żal masz dalej, bo ja no, uważam, że to było mega świństwo to, co zrobiło. Mam żal, ale nie mam już nienawiści, tak powiem. Że na początku miałam serio także rzeczywiście jakby, wiesz, ona była gdzieś tam. Na samym początku, jak wyszedł ten film, to miałam takie, że no... Wiesz, cały czas śledziłam i w ogóle, a teraz mam już takie wyjebane. No ale zrobiła to dla zasięgów, nie, nie można mówić. No bo jeżeli wie, nawet jesteś pokłócony, no to jest jakby wasz prywatny konflikt. To, że ona to wywaliła w internet, no to zrobiła to dla rozpoznawalności. Co już to jej zaskutkowało, bo później miała walkę, nie? No nie wiem, nie wiem. Ja nie, nie, mi, nie mi to ocenia to tylko musi być w Ale się no, to Ale wiesz, jest, to jest jakby, ja uważam, że to Ci najgorzej i takie piętno na Tobie odcisnęło, nawet bardziej niż Pandora, jakby w złej ocenie, bo, bo jesteś właśnie tak klasyfikowana i już zgodzona, ten plan B, plan C i tak mi, się to ciągnie jest za Tobą, nie? Jest mi przykro, bo ja w tej chwili jakby, ja uważam, że już nigdy nie będę miała takiej przyjaciółki jak ona, że to była naprawdę taka przyjaźń, że my potrafiłyśmy, wiesz, robić sobie, mieszkałyśmy w tym samym domu, a i tak robiliśmy sobie nocowanki, że ja albo spałam u niej, albo ona u mnie. Całą noc siedzieliśmy, jadłyśmy pizzę i wiesz, i serio, to była taka moja przyjaciółka, przyjaciółka i przez to teraz jakby nie jestem w stanie też zaufać tak ludziom do takiego stopnia, jak ufam jej, no i ciężko mi kogoś teraz jest tak nazwać takim przyjacielem, że często się do mnie spinają jakieś no, przyjaciółki, że na przykład nazwę je gdzieś koleżanką. No bo i tak jakoś to słowo przyjaciel straciło dla mnie wartość. No, przejechałaś się na niej strasznie. Co teraz, z czego ty się teraz utrzymujesz? Jeżeli nie masz tej walki, masz współpracę? Co teraz robisz? Mm. No bo ty, ja patrzyłem na twojego YouTube'a, to, to tam jakieś liczby sole, to nie jest takie na tyle szaleństwo, żebyś na przykład wyświetleń utrzymywać, że są te filmy. Ale taki, to YouTube'a nie czuje jako takiej. Tak, ale to nie masz takiego no... obowiązku. Tylko jak przeglądałem to, to nie widać w tym momencie u ciebie na social mediach czegoś, dlatego cię pytam, co ty w tym momencie robisz? Po, po tym, po, po Maszy, po mam, Pandorze, która też cię kopnęła w dupę. Mam teraz mam teraz... Zapraszam. A, a przed. Miałaś, masz jeszcze teraz, co będzie jakiejś współpracy? Nie, nie. Nie masz. Już nie. To, ta, ta, ta Ale się... pracuję, nad, pracuję nad swoim biznesem i nad swoimi produktami, które niedługo będą. To coś, nad czym się znam. Nie zabawki erotyczne jak coś. <śmiech> <śmiech> nie, no to coś, nad, nad czym się znam i myślę, że, że fajnie wyjdzie i naprawdę się do tego przykładam i sprawia mi to dużo. coś, nad czym się znam, to znaczy co? Na czym się znasz? Na rysowaniu. Nie, to nie o to chodzi, akurat. No to będę otwierać swój sklep, swoją markę, ale robię to tak trochę bardziej od serca i to będzie coś innego niż jest do tej pory. Jest tego dużo, ale to moje będzie trochę inne. Wiem, że każdy tak mówi, ale serio. Okej, okay. kiedy to zobaczymy? Jakoś początek roku. A czego powiedziałeś, że robisz coś, na czym się znasz? Czego uważasz, że akurat na tym się znasz? Nie dokuczę, teraz pytam. Dlatego powiedziałem ten rysunek? Bo generalnie jak się patrzy na twoje życie, no to ty nie wiesz, nie kształciłaś się w jakimś kierunku mocno, ani nie, 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 nie poczułeś jakiejś szkół, ani nie, nie masz tyle lat, żeby się w czymś yy, doświadczyć i mówisz coś, na czym się znam. Dlaczego uważasz, że na tym się znasz? Mm, no bo się tym gdzieś tam interesuje i no. też to. Praktykuję powiedzmy na swoich, na swoich social mediach i mówię o tym na swoich social mm -hmm. mediach, ale jest ogólnie dużo rzeczy, na których ja się znam, bo ja mam coś takiego, że muszę spróbować czegoś i musisz czego nauczyć. Mam mega dużo takich celów, które chciałabym, wiesz, na przykład, chciałam się nauczyć tańczyć na różę, ale chodzi mi o to takie, wiesz. Polden normalny tak, sport no miałam takie coś, że chciałam się nauczyć jeździ, jeździć konno, to się nauczyłam rok temu jeździć konno. Stwierdziłam, że jakby jest mało branży beauty w Polsce i w ogóle takiej crazy branży beauty, to sobie przewiń mojego Instagrama, jakie ja robiłam. i ja uważam, że nikt w Polsce takich nie robił na tamten moment charakteryzacji, mhm. jak ja robiłam. Mhm. No, ja po prostu lubię nowych rzeczy próbować. Jest dużo rzeczy, na których się znam akurat. No powiem Ci, że jak teraz z rozmawiam, Ty masz trochę inny ten... Obraz w internecie niż, niż jesteś osobą, i kurde, nie wiem, czy, czy te wszystkie kontrowersje ci na dobre wychodzą, bo kurde, nie jesteś głupia, masz poukładane, widzę, że też masz jakieś tam cele, do których dążysz, i, i to nie jest tak, że też ci wszystko z nieba spada, się lubisz tych rzeczy uczyć. Eee, a kurde, potrzebne ci to wszystko? No słuchaj, ja, jak najchę... ja w ogóle najchętniej to bym, nie wiem. Nic nie postowała, wypuszczała tylko muzyka, nie wiem, e, sklep i w ogóle, no ale też muszę to jakoś promować, no nie? No kontrowersja się sprzedaje najlepiej. I tu, i tu o to chodzi? W tobie, nie, w wiesz co? Obrazie? Większość moich dram to nie są to on jak... słuchaczy. są słuchaczy? Co za... No, prost... no my, może odpalimy telewizor w ogóle, Patryk? Siadaj, mecz jest, kurwa. My o, to... będziemy gadać, o tym mecz będzie leciał. No. E... Nie, w ogóle większość tych rzeczy, no to wiesz, ja nie mam na to wpływu, no skąd ja mogłam wiedzieć, że moja była przyjaciółka wyciągnie głosówki sprzed pięciu lat czy czterech. No ale wpływ na to, to nie mówiłaś, no ale to jest chuj, ale, ale, na, no tak, na, ale ja na, na stolik na to... z Malikiem masz wpływ, na teksty swoich piosenek masz wpływ. Wiesz co, na... ja też mam... Masz wpływ. Mam też troszeczkę inny pogląd na świat i na życie niż ma reszta i ja czasami coś robię i dla mnie to jest takie A, 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 dla, a dla kogoś to jest, wiesz, wielki naprawdę, na przykład nie wiem, ja... Potrafię wyjść w całej przeźroczystej sukience i mieć kobieliznę pod spodem i jakieś w ogóle wiesz jakieś portale takie dla bumerów o tym piszą i potem mój pan, który wiesz yy, pracuje w mojej kamienicy, przychodzi widziałem pani zdjęcia w metrze, w tej sukience przecież oczystej, a dla mnie to w ogóle wiesz, i piszą o tym artykuł, a dla mnie wyjść w takiej sukience, nie wiem, ja może za dużo kardesianek oglądam, ale dla mnie to nie jest nic. Psych, wiesz. Ale wiesz co, ale ty jesteś dużym twórcą i masz potężne zasięgi i generalnie też dziwne, bo mimo młodego wieku już trochę tych lat jesteś w internecie i że dalej nie przewidujesz tego. Agata, wiadomo, że jak wyjdziesz w takiej sukience, ty możesz tego chcieć lub nie, okej, okay. ale że to, że to będzie wielkie bum, nie? Że ludzie będą tym gadać i to, że to dla ciebie to jest to. ja tego nie krytykuję, tylko że ten twój obraz, nawet jak teraz siedzimy, gadamy, uważam, że on jest zdecydowanie spaczony niż taka, jaka naprawdę jesteś i czy ty chcesz dalej tak iść, bo, bo to będzie cały czas na, na, na ciebie jakby rzutować, nie? Znaczy, chciałabym troszkę, po to też to, że znaczy, chciałabym się tak troszeczkę odciąć od tego, tego świata. Nie, nie, nie chcę nie, być kontrowersyjna, dlatego. Nie, dla ale... Tego... Ale, ale wiesz o co chodzi, bo teraz jaką do Będę miała taki stały swój, jakby swoją rzecz, swoją społeczność, ja też w ogóle... Wiesz, co jest najlepsze? Wiesz, jak sobie można naprawdę jakby dzień mieć milszy, jak się wchodzi w te wiadomości? No. I ci ludzie są tacy mili i kochani dla ciebie i jakby... Są mili i kochani tam? Są, niektórzy to po prostu piszą, wiesz... Ale to niektórzy też na Instagramie ci napisze coś miłego, ale ogólnie powiedziałaś... Czyli tam jest tak no bardziej tak, ale, czujesz to, ale, ale że. Ale wchodzisz na, na Instagrama i masz tak. Hate, miłą wiadomość. Tak, hate, miłą no, wiadomość. A tam no, wchodzisz i masz tylko tak? mega miłe wiadomość. No właśnie no? o to pytam, że tam jest jakby no. procentowo milej. No? Kurde, jest tutaj, a że to są bardzo w porządku goście. Nie nazywaj ich tak, to są moi kochani fani. Twoi kochani fani są bardzo w porządku gośćmi. No? <laughs> którzy, którzy robią różne rzeczy, ale dobra, no to, to okej. Okay. A jesteś teraz szczęśliwą osobą? Czy Jakbyś miała sama sobie odpowiedź? Ciężko i tak powiedzieć. Cofając się patrząc na swoje życie, w jakim miejscu tego życia jesteś? Tak serio, bo na przykład uważam, że i to teraz nie, nie, nie mówię, akurat, że podcast znam, że tutaj sobie akurat to jest dobra decyzja i gdzieś tam układasz to tak bardziej stabilnie, oby to się utrzymało, zobaczymy, ale jak ty oceniasz swoje miejsce? Bo dostałeś straszny wpierdol, dostałeś pomasze potworny, dalej to się ciągnie. Pandorka to jeszcze tak, jeszcze nie ucichła całkiem, to że wiesz, wiedziała nie wiedziała i tak dalej, dostałaś ciężki wpierdol i teraz poszłaś trochę inną platformę. Masz trochę partnera z innej, z innej bajki, trochę zajęłaś się tym bardziej treningami. Oceniasz, że jesteś szczęśliwa w tym momencie? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie. Ja A... będę szczęśliwa, myślę... No właśnie. Jak A kiedy już... byś była? Ja myślę, że będę szczęśliwa, jak już sobie, nie wiem, Spłodzę dziecko, będę sobie siedzieć w domu i będę się nim Lexi zajmować. Dwa. I nie będę... Ostatnio gadałem rozmowy z journalisty. Ja nie chcąco, ta sława jest nie co? nie wiem o co chodzi, ja chcę być matką. Nie, no bo ja nie <grym> niechcącą. Ale... ja wiem, że ja jeszcze teraz nie mogę być mamą i muszę sobie jeszcze zapracować na to, okay. żeby kiedyś mieć taki spokój i wiesz i, i w hmm. ogóle, no w tej chwili. To ale by... jest to twoje jakbyś takie marzenie? No, to właśnie w topce marzeń, właśnie założenie tej rodziny i bycie matką jest o ciebie ważniejsze niż na przykład właśnie te zasięgi. Jakbyś miała to. No, gradować? no, wolałabym. No, no. Tak? Wolałbym... tak? Tak, wolałabym, ja mogłabym być kurą domową, mieć piątkę psów i dwójkę dzieci i bym była najszczęśliwsza na świecie. Fajnie. Tylko że, no mówię, ten, ten obraz, który przedstawiasz siebie gdzieś tam, zwłaszcza w tych piosenkach, to jest zupełnie inny, nie? No ale robisz to po to, żeby dojść do bycia tej matki, czyli... Znaczy, no kurde... Zapo ...zaciągały ci pazurami chyba psy. Nie, to nie A, psy, to ja butem, okay. że pomogł że buta. Znaczy się, wiesz co, no teraz jestem młoda i się jeszcze mogę wyszaleć, no ja mam dopiero 23 lat, w ogóle też dużo osób nie wiele dużo osób myśli, że przez to, że Byłam gdzieś tam z chłopakami, którzy są po 30, to że ja też troszeczkę mam bliżej do, do, wiesz, do trójki z przodu, a ja mam dopiero 23 lata. Jesteś mega młoda, no. Czy zależy dla niektórych młoda, na niektórych stara? Nie, no jesteś mega młoda, bo też dużo... To był taki dużo... nieśmiech, taki niesmażny ale... trochę że... Nie, no jesteś mega młoda, bo jesteś, bo masz dużo jakby... Kurde, wiesz co? Jakby popatrzeć na twoją karierę, czy na te dramy, czy na wszystko, co się działo, i ty masz 23 lata, tak, ja, ja na przykład myślę, gdzie ty to zmieściłaś, wiesz? Także dużo się jakby stało, i też ludzie mogą myśleć, że masz więcej lat, bo już w tym internecie jesteś takiego czasu. No, i parę bo ja było też, takich mocnych bo ja tąpnięć, nie? Byłam, w ogóle to, to mnie strasznie dziwi. Ja działam w internecie, odkąd miałam tak 18-19 lat. I wtedy nikt mnie nie usprawiedliwiał tym wiekiem, tylko wszyscy mówili, że... Tylko wszyscy mnie jebali, no nie? A na przykład, nie wiem, przyszedł taki Nathan i na początku wszyscy go usprawiedliwiali, że ma 19 lat. Ojo, ma tylko 19 lat. Mhm. A ja jak byłem 19 lat, to co? No tak, no bo on niby, że wiesz, niby, że gra, ale. Plus ja też Ja, ja, też tak, nie ja zostałam tego tak mega wrzucona szybko do tego internetu, no nie? Ja pamiętam, że mi tam, zanim Stewart nas ogłosił jako parę, no to coś tam mi szło na tym Instagramie, bo ludzie się domyślali. Na przykład nie wstawialiśmy z tego samego miejsca zdjęcia, okay. i ludzie to łączyli w ten, w całość sobie. No ale pamiętam, że w, po jego odcinku następnego dnia mu było już 100 koła na Instagramie. Że tak bardzo, bardzo szybko to poszło. I wiesz, no to też tak ciężko. Wiem. Ja jestem z mojego miasta, wiesz, nagle przyjeżdżam do Warszawy, mieszkam tam, nie wiem, 3 miesiące i nagle mam na Instagramy i ludzie mnie proszą o zdjęcia. Więc to tak było szybko. Ja też na przykład. Nie zdawałam sobie sprawy, że jak zrobię tego live'a, gdzie się poryczę, no to, że tam wejdzie tyle osób i że tak to będzie szutowane, bo ja wcześniej nie miałam żadnej dramy, no nie? I myślałam, że ja sobie wejdę i wiesz, wyżalę się ludziom, bo ci ludzie do mnie prześpisali, że są moimi fanami i w ogóle. I że to zostanie, nie wiem, gdzieś tam między nami albo mnie wesprą, a tutaj wszyscy, wszystkie kanały, kanały komentarze o tym nagrywają filmy. Masz. Ja, ja trochę też miałem taki case. ja jestem oczywiście boomerem, jestem stary czy coś, ale też bardzo szybko jakby to yy, zyskałem popularność. Szybko wszedłem i też dużo ludzi mówi, że ja nie byłem nauczony. To co ty powiedziałeś, że Jak szybko masz, jak powoli ta popularność jest, no to wiesz, powiesz na początku głupoty, później wiesz, że nie możesz aż no takiej przykład... troszkę mniejszą. A ja też zaczęłem ja se cały czas gadałem głupoty, i nagle ludzie mówią, kurwa, Tomek, nie możesz gadać głupot, bo ci ludzie słuchają, a ja tak, o ja p... dalej nie gadam do dziesięciu osób na TikToku, nie? Wiesz, na przykład jak masz takie osoby jak, nie wiem, Julka Kostera, która od 13 roku życia nagrywała sobie na kanale, czy Freeze, który też sam Co? budował swoją popularność, no to zobacz, oni nie, ma, nie, nie, nie mają jakby dram, bo oni gdzieś tam się nauczyli i sobie to ogarniają, no nie? Nikt ich tak nie... Mm -hmm. no, oni się sami tego nauczyli, nie to, że zostali wrzuceni... Powoli, A już na przykład te inne osoby stworzone przez innych influencerów, no to już troszeczkę gorzej to wygląda. Te osoby stworzone przez influencerów i przez freakfighty też jest często, nie? Że ktoś wchodzi w projektów też dostaje takiego boosta totalnego i, i, i się trochę gubi. Tak, tylko że z freakfightami też jest inaczej, bo niektórzy widzą, że to im napędza te walki i robią mhm. to specjalnie, no nie? Dokładnie, dokładnie, dokładnie. No ale też osoby często są nauczeni. Muszę zadać to pytanie, bo jest wiele pytań. Co robiłaś z tyłkiem? Brazylijski lifting czy implanty, czy co? Brazylijski lifting. Nie no robiłam implantów, odpowieść. bo z implantami bym się nie mogła bić długo. Aha, okay. W ogóle to by było bardzo ryzykowne, bo mogłoby się na przykład od, obrócić, więc nie chciałam. Dobrze. Nie wchodząc w szczegóły, brazylijski lifting. Dziękuję Ci bardzo, Agatko, za rozmowę. Możesz pożyczyć ludziom jakiś wesołych świąt albo czegoś, bo to będzie leciało w święta. Co chciałaś? O, to jeszcze Cię spytam, jaki był ten rok dla Ciebie? Chyba przejebany trochę, co? No trochę buch. trochę chłopak. No, mam nadzieję, że następne będzie lepsze. Na przykład początek 2022 był dla mnie. Chciałabym, żeby taki był cały 2024 i Wam też kochani życzę, żebyście mieli dobry nowy rok, żebyście Mówię, poznawali fajnych i wartościowych ludzi i dużo piesków i kupujcie mojego... Pa! Na koniec. Masza 2! Cześć, cześć, pozdrawiam wszystkich i w ogóle dupa mi urosła na lingu. No, cała fagatka. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jezu, czekaj, siadaj, ty prezent! Masz, Boże. Jezu, no dobra, byłaś grzeczna. No. Masz. I tu jest wszystko takie same, tylko skarpetki dobierałem do każdego. Kto są rzucał z jedzeniem, bo jest chudy. Tam też z ma a ty rzucałaś 18. Plus. I tam masz jakieś tam loko i koszulkę, i w ogóle, i w ogóle. Dziękuję ci bardzo. Nie miałem esek, dałem ci jemkę, ale do treningu dziękuję. będziesz miała, dobrze? No, dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Było tak źle? Nie, było dobrze. Zapraszam. Strasznie Cię się polecam. stresowałaś. No, bo ja się stresowałam tutaj jadąc w ogóle. Ja też dawno takich rzeczy nie robiłam. Dobrze. <grych> pa.